ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יה. Dziś jesteśmy w Łodzi z takiej dosyć specjalnej okazji. Dzisiaj trwają obchody 77. rocznicy likwidacji getta łódzkiego. Jesteśmy tutaj na zaproszenie pani prezydent miasta Łodzi i Łódzkiej Gminy Żydowskiej. Rzeczywiście okazja szczególna, skłaniająca do zadumy, do refleksji, a jednocześnie dająca możliwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Kim Adonai Chesed Harbei Mofeduhu Vehu Yifdet Israel Mikol Avonotav. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego jest związana z Łodzią i z województwem łódzkim od zawsze, można powiedzieć. W końcu nasz Leśny Zakład Doświadczalny znajduje się w Rogowie na terenie województwa łódzkiego i stąd również nasza obecność. Natomiast najistotniejsze jest chyba też to, że my jako uczelnia zajmujemy się nie tylko terenami rolniczymi, terenami wiejskimi, terenami leśnymi, ale istotne jest dla nas w ogóle życie i zieleń. Stąd też właśnie tłem czy głównym powodem współpracy pomiędzy naszą uczelnią a Łodzią jest ten obiekt, który znajduje się za mną, czyli cmentarz żydowski. Nasi naukowcy, nasi praktycy biorą udział w inwentaryzacji, w utrzymaniu, w pielęgnacji tego terenu i przy współpracy z Gminą Żydowską również starają się ten teren w jakiś sposób urządzić, udostępnić dla społeczeństwa po to, żeby kultywować pamięć historyczną, żeby rozwijać też kwestie związane z kulturą, a jednocześnie dbać o środowisko i bioróżnorodność. Musimy pamiętać, że teren cmentarzy żydowskich, które pozostają pod naszą opieką, to także miejsce, które jest wypełnione naturą. Są tam drzewa, różna roślinność i to są czasami piękne pomniki przyrody i one wymagają opieki. Nie jesteśmy profesjonalistami, znawcami tematu, dlatego bardzo cieszy mnie współpraca z takimi profesjonalistami, jakimi są naukowcy z SGGW. Wtedy całe to dziedzictwo, które jest koniec końców naszym wspólnym dziedzictwem, ponieważ nim oddychamy, będzie w dobrych rękach. Cmentarz żydowski w Łodzi jest jednym z najbardziej niezwykłych takich cmentarzy w Europie, już nie wspominając o Polsce. To jest miejsce nie tylko, gdzie możemy mówić o nieprawdopodobnym, bogatym dziedzictwie kulturowym, ale również o ogromnym dziedzictwie przyrodniczym. Otacza nas przepiękny starodrzew. Będziemy się tym starodrzewem opiekować. Otaczają nas również nagrobki, macewy, na których ten element drzewa również znajdziemy. I to połączenie tej właśnie sfery krajobrazu kulturowego czy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego właśnie tu nam się styka, tu nam się spotyka i dlatego to miejsce jest tak niezwykłe i dlatego tym miejscem będziemy się zajmować.